Wracając do tego singla jeszcze, bo wiem, że teledysk, podobnie jak w przypadku Gateway, był nagrywany w Stanach Zjednoczonych. Tak, w Stanach Zjednoczonych, dokładnie. To było też nagrywane na takim prywatnym rancho. I w ogóle reżyser klipu był tym samym reżyserem, który reżyserował właśnie Getaway, więc mieliśmy fajny flow i był fajny feeling, bo cała ekipa się bardzo dobrze też bawiła, ale też bardzo ciężko pracowaliśmy od samego rana do samego wieczoru. No, było to dla mnie naprawdę intensywny czas. Chociaż muszę powiedzieć, że miałam jeden dzień wolny i pozwiedzałam trochę. Właśnie miałam cię pytać, czy to była faktycznie tylko praca, czy gdzieś tam znalazł się jednak czas też na zwiedzanie, na dzień wolny. No kurczę, to jest jednak zupełnie inny kraj i na pewno chciało się tam sporo zobaczyć, tak, nie no, tylko pracować. Byłam w Santa Monica na... byłam też w Venice Beach, The Walk of Fame. Czyli mówimy tutaj cały czas o Kalifornii. Yeah. No, bardzo dużo pozwiedzałam właśnie z tą ekipką, ale u mnie jest tak, że zawsze jak jest jakaś praca, zawsze jest coś tam takiego pozytywnego, w sensie oczywiście pracuję intensywnie, ale zawsze mogę sobie znaleźć coś takiego śmiesznego w tej pracy, czy po prostu sobie to jakoś, nie wiem, przemienić na zabawę, więc u mnie jest po prostu tak. A powiedz mi, a z kim ty w ogóle wybrałaś się w tę podróż? Bo na pewno towarzyszyli ci producenci, reżyser teledysku, ale czy ktoś z rodziny także? Chyba nie, była tylko mama, ale było chyba 9 osób lub 10. Taką paczuszką jechaliśmy właśnie do Los Angeles. No i tak. Ale raczej chyba, nie no, mama ze mną tylko była, nie raczej, ale mama ze mną tylko była, bo jakby reszta rodziny też ma coś do zrobienia, czy jeszcze była szkoła i takie rzeczy, więc no. Tak, z tego co ja wiem, to by się udało rzutem na taśmę zdążyć przed pandemią koronawirusa, prawda? No, coś takiego było, chociaż muszę powiedzieć, że to była chwilka, w sensie nie chwilka, to było jakby, to wszystko było przed epidemią, więc jakby to nie było, że jakby w czasie epidemii, bo bym nie jechała, nie ryzykowałabym. Nie, to było wręcz jakby, jakby nawet nie chwilka, to było w ogóle przed epidemią, więc fajnie nam się udało, bo po tym, jak już przyjechaliśmy właśnie do Polski, to jakby czas jakby, nie wiem, chyba z 2 tygodnie później, czy nie, nawet więcej. Jakoś ta epidemia wyszła, więc fajnie nam się udało, ale chyba raczej tydzień po nie było. Jakoś tak później, no. A wyruszyliście też w inne stany, poza Kalifornią, czy gdzieś tam? Nie, nie udało nam się, bo też mieliśmy taki plan, właśnie, że kręcimy tam. I ile wy byliście w końcu w tych stanach? Chyba 11 dni, z tego co wiem, chyba z tego co pamiętam, bo mam tyle rzeczy na głowie. A nie, chyba 11 dni z tego co pamiętam, to 11 dni, no. To ale za mało chyba. Ale był czar. Ja w ogóle chciałabym jeszcze raz tam wyruszyć. Chciałabym wyruszyć jeszcze raz, bo jest tam naprawdę ładnie. Ma się, no, jest po prostu zwiedzać, tak? No i miałam bardzo fajny czas tam, więc jakby bardzo fajnie było.